W lipcu polskie siatkarki sięgnęły po brązowy medal Ligi Narodów, a we wrześniu zakwalifikowały się na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Tak jak kiedyś obecne reprezentantki Polski, tak teraz uczestniczki Volley Stars Cup 2023 stawiają na parkiecie swoje pierwsze kroki. Dlaczego w ogóle zacząłeś się trenować siatkówkę? Trener jakby przyszedł do klasy i się spytał, kto chce się zapisać na siatkówkę i mnie to zakręciło. Żeby... A u mnie po prostu tak, bo to jest fajna zabawa i no i się przy tym rozwijam jakoś. Ja po prostu jak patrzyłam na siatkę, to wiedziałam, że to dla mnie, bo lubię takie sportowe rzeczy. Ogólnopolski Festiwal Mini Siatkówki Dziewcząt w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowano już po raz kolejny. W tegorocznej edycji wzięło udział 10 klubów z 4 województw. Mnie cieszy to, że dzisiaj nawet po porażkach jest nie za dużo łez smutku. Jest uśmiech, jest radość, jest informacja do trenerów, że bardzo mało mi zabrakło. Fajne emocje. Ja osobiście bardzo lubię patrzeć na te emocje dzieci. Widać, że sprawia im to radość i przyjemność. Choć młode zawodniczki dopiero zaczynają przygodę z siatkówką, to już można zaobserwować perełki, które talentem wyróżniają się na tle pozostałych. Są tutaj już dziewczynki, które na poziomie singli i dwójek potrafią zagrywać sposobem górnym jednorącz, więc to jest naprawdę już duży wyczyn. Wspaniałe poruszanie się po boisku, odbicia techniczne, tak, górą, dołem, to już naprawdę można już tutaj zobaczyć takie kilka perełek, które potrafią to robić i strach pomyśleć, co będzie, jak będą starsze, oby się tak rozwijały jak do tej pory. Uczestniczki Volley Stars Cup 2023 rozgrywały mecze w kategorii singlowej, ale również w dwójkach, trójkach i czwórkach. Intensywność była zatem duża. Radość sprawiało im jednak każde dobre odbicie piłki, każda skuteczna akcja. Ja zagrałam chyba już 4 lub 3 i niestety nic nie wygrałam, ale i tak można się cieszyć z zabawy. Dużo zabawy jest. No. I można też pojechać w nowe miejsce, zobaczyć, tak, jak tam jest. Dużo zabawy. Imprezy takie jak Volley Stars Cup pozwalają młodym zawodniczkom poczuć się jak gwiazdy siatkówki. Niektóre z nich mają idoli, których próbują naśladować na parkiecie. A masz jakiegoś siatkarza albo siatkarkę, takiego swojego idola? Kochanowskiego. Dlaczego akurat jego? Bo jest fajny, gra w siatkówkę i go bardzo lubię. Mój brat jest siatkarzem i ja chciałam mieć rolę tak jak on. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się już za kilka miesięcy. Póki co uczestniczki organizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim Festiwalu Mini Siatkówki będą mogły podziwiać polskich reprezentantów z perspektywy trybun lub przed telewizorami. Kto wie, może za kilka albo kilkanaście lat to właśnie te dziewczynki stanowić będą o sile polskiej kadry.